Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Clean. Jak wiadomo, wszem i wobec, czy coś możemy tu ukraść? Nie, kradzież, okej, okay, nie, my tacy nie jesteśmy. Co to ja miałem powiedzieć? Nie będę, na początku powiem wam coś bardzo ważnego, istotnego. No, wzmocniłem przed chwilą. Chociaż mogę się mylić. He? Generalnie powiem wam coś od początku, na początku coś, czegoś, co ja pierdolę. Przepraszam, jestem chory. Powiem wam od razu coś istotnego, nie będę tego zatajał. Ten odcinek, który właśnie nagrywam, już tak naprawdę nagrałem. Natomiast karta Avermedi, którą kocham, która nigdy mnie nie zawodzi, zawiodła mnie. I nie nagrała, o przepraszam. Nie nagrała absolutnie, co on tak kurwa biegnie, weź się uspokój. Nie nagrała w ogóle dźwięku z gry. Nagrała mój wokal, który nie był tak srogi jak dzisiaj. Nagrała również obraz, natomiast nie było dźwięku z gry. I w związku z tym, był taki jeden odcinek, mi się kiedyś nagrał Lisa, ale w Lisie to pierdolę muzyczkę z gry i było pięknie. Tu jest troszkę inaczej, tu jest polski język, dialogi i bardzo dużo ich spolszczonych, także to się tu źle oglądało. Plus tej sytuacji jest taki, że nagrywam ten odcinek jeszcze raz. Ja powiedziałem, że to jest plus. Plus jest taki, że nie ma żadnych plusów. Natomiast jedyne, z czego mogę się cieszyć, to to, że siedzę na koniu. Nie chciało mi się już pada włączać, żeby... Chociaż chciałem grać cały czas na padzie, żeby się przyzwyczaić, ale mi się nie chce podejść do niego. Nie będę też tego ukrywał. Generalnie idziemy sobie tutaj... widzę wilczki. Jak zejść z konia, bo już zapomniałem. O, tak, okej. Witaj! O! Patrz, spalił się już? Ale kurwa, jestem hardy. Hardu jebany. Tego jedno zaraz odnia. Tego, tu. O kurwa, patrzcie jak spłynę. Oh shit. To były te chyba łatwopalne gazy. Czyli któryś kurwa jadł kebaba. Pasta alchemiczna, pięknie. O kurwa, ile dobrobytu mnie normalnie spotkało. Da się tu skurować zwierzynę. Aha, jeszcze słychać tam gdzieś... jakie fajne zwłoki. Gdzieś tam słychać jeszcze wilki, ale w sumie nie będę ich tam gdzieś ścigał, bo... nie ma sensu. No, także... także moi drodzy, cóż, no nagrywam to tak trochę głupio, bo wiecie, jednak nagrywać drugi raz 40 minut gry to nie jest zbyt fajne i tak naprawdę już tak nie kopię jak za pierwszym razem. Ale stwierdziłem, że będę to... przejdę troszkę inaczej, nie pójdę tam, gdzie poszedłem. W sumie tam nic nie zrobiłem tak konkretnego na tym odcinku. Różne pierdoły robiłem jakieś poboczne. No i to jest w sumie plus. O, można to nazwać jako plus, że nic konkretnego nie robiłem. O kurwa, Boże, serio? Widzieliście, to w ogóle koń sam idzie. O co tu chodzi? Zatrzymaj się, koniu. Widzieliście w ogóle, co się stało? Problem jest taki też akurat z tym tytułem, że w momencie, kiedy ja wyjdę do pulpitu, tak jak to miałem, o, koń się wystraszył, tak jak to miałem zwyczaj na przykład wychodzić w Lisie, prawda? Tam mogłem wychodzić, robić coś innego i tak naprawdę wiedziałem, że nagrywarka nagrywa grę. Tutaj, kiedy wyjdę do pulpitu lub przypadkowo mi się wyjmie, znaczy nie wyjmie, tylko wyjdzie, tak jak teraz, przypadkiem, to wiem, że jest lipa, bo w tym momencie Avermedia przestaje nagrywać obraz, wyłącza nagrywanie obrazu i włącza drugi plik dźwiękowy i nagrywa tylko dźwięk. No i to jest dupa zbita. No ale cóż, no mam nadzieję, że tutaj
tak sobie na szybko teraz jak mnie wywaliło do pulpitu, to sobie sprawdziłem, czy to się nagrywało. I się nagrywało, także mam szczerą nadzieję, że całość tej drugiej części po wysraniu mnie do pulpitu też się nagra. Bardzo bym sobie tego życzył. Słuchajcie, dobra, to koniec pieprzenia, bo tak w sumie gadam bez sensu. Gdzie by tu iść? Musimy się wrócić tutaj. Dobra, tutaj. No, czyli szybką podróż pierdolniemy. Czyli nie pierdolniemy. Czyli musimy tam iść z buta. Chodź, koniu. Nie lękaj się, jestem z tobą. Fajnie ten koń wygląda z tą głową taką, nie? Takie trofeum, taki trinket. Taka sytuacja generalnie. Jak przytrzymam, czy... Kurwa, no ja się boję tu na sprincie jechać. Muszę sobie pada jeden chyba podłączyć. Bo co bym nie robił, to muszę kliknąć shift. O, tam coś leci na pewno. O kurwa, jakiś niebieski. Niebieski skurwisyn? Paku, kurwa, co to jest? Murlock. Ale fajnie, że sobie sam miecz wyjął, nie? Robisz co robię. Jest Labeusz. Die, motherfucker. Lutuj go. Jak fajnie wypłynął. Ej, to też jest fajne. Nie widziałem chyba w żadnej grze, żeby zwłoki wypływały na powierzchnię. Co jest w sumie logiczne, bo jak on leży tak, nie nachlał się wody, więc ma powietrze w płucach. No i wypływa. Patrzcie, jak fajnie. Jak zajebiście. Skumajcie to. Co tu się dzieje? O, czyżbym widział skarb? No, nurku, co ty tu robisz? Patrzcie, zajebiście. Szkoda, że zamknięte. Ale. Tam coś się rusza. Podejrzewam, że tam może być tak, już widzę właśnie niebieskiego. Niebieskiego utopca. Jedna szara pierw. I potem mu nałogę 4 razy mieczem. I dead. Mogę go lutnąć? Nope. Ale krew się wylała. Kurde, jakie to brutalne jest. Nie, wiecie co, tutaj jednak chyba nie ma... Znaczy, oni chyba nie mają kluczy, chyba na pewno. Natomiast klucz prawdopodobnie znajduje się gdzieś w tym okręgu, do którego zmierzamy. Nurknę sobie tutaj i moim super wzrokiem przyjrzę się. Tak. Kłak z dupy. O, czekaj. Czyli tam też jest kłak z dupy. Nuruj. Czy to się nuruje tu? Widzicie, jednak okonik. Jednak muszę zdecydowanie, że tak powiem, podłączyć, moi drodzy, pada. Bo padem nie da się wyjść do pulpitu. A ja bardzo nie lubię wychodzić w trakcie nagrywki do pulpitu. A często mi się to zdarza. No, łabrzesz to do gęby. No wiecie, on te kłaki w zęby łapie. Ręce ma zajęte płynięciem. Wiosłowanie. Zagęszczaj ruchy. No kurde, rzeczy. Moreny, schematy. Kurde, ja pierdzielę. W sumie wynurza się jak WoWie z pacją. Jest dobrze. Jest dobrze w chuj, moi drodzy. No ale kurde, gdzie ja znajdę kluczyk tu? O, przepraszam, tu pan leży. Uparujemy. Z dupy coś. Przepraszam, nie zauważyłem tego łaka. Tam. Nie znam łaka. Dobrze, nuruj teraz, synu. Tak. Mam nadzieję, że będzie to jakiś srogi skarb. Pokryte krwią rozkazy wojskowe. Naszyjniki. Wszystko jest pięknie. Jest dobrze. Jest dobrze. Wołaj piesała. Czy tam konęła. Gdzie on się w ogóle szlaje tak daleko? Ty, Płotka, co ty to kurwa robisz? Nie można tak daleko odchodzić od pana.
Dzięki się na przykład cały czas tu mi przynudza łazi, bawi się kulką. Jak pewnie słyszycie zresztą. Nie no, mam trzymać na przykład ten guzik, jak myślicie? Co jest gorsze, żeby walić do pulpitu? Trzymanie czy... Kurde, mi się dawało, że trzymanie, ale już nie wiem sam. Czy trzymanie, czy naciskanie. I to jest złe. I to chujowo będzie działać na mój komputer. Aha, jeszcze w ogóle wracając, bo tak mi się teraz przypomniało. Do tego, że to się nie nagrało. To przynajmniej w tej grze jest taki plusik, że można sobie, nie tędy, że można sobie zapisywać grę manualnie, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo fajne. Dlatego, że... Łodka, nie tak szybko. Dlatego, że po prostu za każdym, po każdym odcinku, zresztą tak teraz też zrobiłem, nawet mnie nie wysrało, ale bałem się, że mnie po prostu wysra z gry, więc sobie po każdym odcinku zapisywałem manualnie grę i dzięki temu mogę od tego zapisu poprzedniego sobie to wszystko wczytać i nic mi nie zniknęło. W Life is Strange było troszkę inaczej, bo tam jak pamiętacie nie było zapisów manualnych, gra się zapisywała automatycznie, więc jak przeszedłem coś i po prostu... Przeszedłem coś i po prostu... O kurwa, chuju. Uciekaj! O Jezus, spierdalaj! Ja pierdolę. Nie, jak trzymam, to jest chyba dobrze. Zjemy sobie jabłko. No, generalnie w Life is Strange była lipa z tym właśnie, że tam były automatyczne zapisy i nie mogłem sobie po prostu do tego potem wrócić. Więc było tak, że musiałem po prostu pominąć, że tak powiem, to co się działo. O ty gnoju, łak łeb mu odpadł, ja pierdolę. Nie znam łaka. Czekajcie, zasram was zaraz ogniem. O, czekajcie. Jeszcze raz mu jedną. Kurwa, nie zdążę mu jedną. Jeb jabłko. Ty, zabiją mnie łaki. Cofaj się, kurwa synu, co ty kurwa robisz? Ten strzałem jeszcze we mnie strzelo, kurwa. Dobra, uciekaj. Och, shit. Myślałem, że on powiedział... Shit. Powiedział psiakrę. W sumie podobnie brzmi. Jedz jabłka, szybko. Dobra, tu mnie nie widzą. Nie ma to jak hit and run, jak to się mówi, czyli... Bijesz i spierdalasz. Chociaż mogłem użyć jakiegoś potiona, patrzcie, mam puszczyka. Za mało gram w tą grę, żeby się tutaj... Że tak powiem... przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Hit and run. Nawet nie pamiętam, czym się kuszą tu strzelało. Jedynka? Nie. Trójka? Nie, tu się zmienia w ogóle te... Dobra, chuj z tym. Jest dobrze. Następnym razem obiecuję, włączę sobie... pada. Bo tak naprawdę teraz też chciałem włączyć pada, natomiast przygotowanie gry, włączenie wszystkich tych pierdół i sprawdzenie, czy to się w ogóle nagrywa, zajęło mi pół godziny. Potem musiałem nakarmić kota, a potem musiałem sobie zrobić herbatę, która właśnie mi stygnie. Patrz, jak tam fajnie się głowa toczy. Skumajcie to. Głowa, kurwa, idzie do Kermoran. Wpierdalaj śmieci. Patrzcie, jak mu zaatakuje teraz. To jest fajne, klikłem sobie jedzenie i on teraz wpierdala bijąc się, nie? Patrzcie, spali ci. Pali się dach rusztym, kiedy pali się dach. Ale fajny był motyw z głową, zajebiście mi się podobał. Łódko kurczaka. Damn, son. Nie, gasić nie chcę. Gdzie jest ta głowa, bo ja chciałem ją zobaczyć jeszcze. Kurwa, tu jest. Cały czas ta głowa tu się toczy. Jest, zajebiście. Kuźwa, ej. Jaki fajny motyw. Rolling head. Dobra, to zobaczymy, co tu jest generalnie. W tym smutnym jak pizda mieście. Coś tu powinno być. Jakieś skarby, nie wiem. Skoro tu byli jacyś cymbali, cymbalindy jakieś i mieli swoją bazę, że tak powiem. Coś tu musiało być. Coś tu muszą mieć. O, czekajcie, tu.
Ojebałem się już spoko. To muszę pociągnąć z buta. Jak to się zmieniało te? Igni? Nie. Jak igni, kurwa, trzeba pociągnąć z buta. Tylko nic nie pamiętam, który jest który. Czekajcie. Kinetyczne uderzenie. Nie poszło. No co jest, kurde? O Jezus, co się dzieje? Na te co mam co powstać? Nie. No co wy? Nie wiem, kinetyczne uderzenie, jak byk, kurwa, jest ten sam znaczek. Dobra, cicho, podchodzę. Co jest? Kurwa, pierdziele. Co się stanęło? Ostrze Brygidy biera. Żywica, sznurek, schematy, receptury. Trunki, oreny, dziwki, koks, tajski boks. Qualification, modification. Wow. Dobrze, jest tu coś jeszcze? O, coś tu leży chyba czerwonego, takiego coś tu było. Czy mi się wydawało? No, może mi się wydawało. Ale generalnie opłacało się tu wchodzić. Nie było tutaj pójścia na darmo. W te lochy. Czy tu coś jest ciekawego też ewentualnie? Nie, tu nic nie ma. Jest tylko burdel i generalnie drzewo w domu. A czy tu coś jest jeszcze generalnie? Tu jest jakiś młyn, coś tego. Czekajcie, na sprincie sobie polecę, chyba mi się nie zostanie. Oczywiście, że jest, proszę bardzo. Bierę wszystko, co popadnie. Co w ręce wpadnie. Astal chemiczny. No, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się to cieszy. Bardzo mi się to cieszy. Patrzcie, kurwa, rzeczy. Szmaragd, świl, proszki. Nie zabije mnie to? Nie. Shinksiu, proszę cię. Cymbalindzie. Dobrze, to w takim razie tak. Tutaj spętrowaliśmy chyba wszystko. O nie, nie wszystko. Można w ogóle wejść do góry, tam są drzwi, widzę. To nie da się wejść? Nie, zbyt. A jakbym to jebnął z tego? Kurwa, tak można wejść. Patrzcie, kurwa, jaki jestem zwinny. Tu są dzikie konie. O kurwa, ale ty, to wyskok to jednak ma, nie? Ten wiedźmin. O kurwa, jebany. Jinxiu, nie wchodź tu, nie, tu nie wchodź. Jinx stoi nad monitorem i patrzy się na klawiaturę. Nie gryź, kurwa, komputera, ty cymbale. No i co? Kupię ci teraz? Przed milionami słuchaczy cię skarciłem. Dobra, nie będę tu właził, nie umiem, kurwa, tu skakać. Mam za mało skilla. Ale za to zadzwonię po konia. Halo? Koniu, czy to ty? Że ty jestem głupi. Nie jestem głupi, jestem pochwalny. A koń tam stoi, dlaczego? Co mu się stanęło? Koniu, wołałem cię. Chyba nie robię. Jinx, idziesz stąd, w pizdziec. Napierdzielę, ej. Kot bardzo się patrzy, bo on bardzo lubi. Bardzo lubi spację. On jest po prostu uwielbia patrzeć, jak naciskam spację i potem sam sobie podchodzi i sobie łapką tą spację tam klika. Szczególnie na przykład najbardziej to lubi, jak na przykład oglądam jakiś film, wiecie, o co chodzi, na YouTubie czy coś, a on podchodzi łapką sobie. No cóż, też chcę być uznanym YouTuberem. Koteł. Idziesz stąd? Wieś Biały Sad. Jest zajebiście. Do Białego Sadu przybyłem. Wjeżdżam na pełnej tu w zagrodę. Zeskakuję. Koń prawie wjechał do domu, patrzcie, kurwa, jak wyhamował.
To były centymetry. Iżeż koniu. Koń mi zastanowił drogę, kurwa, do burdelu, nie mogę wejść. Okej, okay. Idziesz koniu, kurwa. Co ty, kurwa, ćpiesz? Kurwa, no to jest idiota, no. Idziesz stąd. Koniu! No, Boże, jaki, kurwa, koń. Dobra, słuchajcie, bo tak zauważyłem, że w sumie nie było żadnego dialogu w dzisiejszym odcinku. Znaczy nie to, że nie było, tylko po prostu ja z nikim nie gadałem. Nawet z tą głową, co się turlała. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Ale siorpie. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Ale w sumie, kurde... Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Nie, dlaczego? Czy jestem hardkim wiedźminem, kurwa, no, ej. Nie to miałem kliknąć. Czy nie tyle, nie to, tylko ja chciałem rozjebundy jednak. Przecież... Co się stało, starczą? Nic mi się nie stanie. Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorem. Baby się będą kłócić. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Kurwa. Ja pierdolę. Zostaw mnie! Ja się nie chciałem bić. Ja mam rączki. Znacie tutaj. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Wszystkich, ludzie, kurwa, zabijmy. Mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Z pałkami, proszę cię, na wiedźmina. Oni już się nie cofną. Widzę. Dobra, nie bój nic. Dawaj, kurwa, jego. Zaraz zapalimy z kurwisem. No, kurwa, nie to miało być. Dawaj go, kurwa. Jeszcze te... głowy lecą, kurwa. Nie to ręka. Schowek się włączy. Nie chciałem schowka. No. Dzięki, upasz, jak tu się fajnie głowy toczą. Ty lubisz to toczące się kulki po podłodze. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! No coś, kurwo. Chciałeś rozjebundę, Tomasz! Dobrze mówię? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. True story, bro. Kurwa, no chciałem pomóc. Wyszło jak zwykle. O kurwa. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Policja. Kto to kurwa jest? O kurwa. Wymówki. Całe te. Jest Yennefer, cześć. Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie mam nic. Nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam.
Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Nie, teraz nie mogę. Przepraszam was, ja teraz kurde. Szykujcie konie w ogóle, jaki tekst. Szykujcie konie. Czemu właśnie w zimie? Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Twoja stara. Cesarz Emherfar Emreis. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Bez przesady. A teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Nie, nie bądź chamem, Wiedźminie, no damy tak nie wypada. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing i Gamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Zdzwonimy się. Jak napisz mi na fejsie, jak będziesz w Wyzimie. Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. I haha. No i dobrze. Jedziemy na pełnej. Na koniu. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? O kurwa. Galon! Już! Dziki gon nas goni? Kuźwa, ludzie. Co to za rozjebunda? Ich konie są szybsze. Bardziej wytrzymałe. Lich King ich goni, kurwa, ze swoją świtą. Jest zajebiście. I w drzewo teraz. Obraca się i w drzewo. Tak bym to widział. Pogadamy o tym jutro. Dobrze? Po audiencji. Nope. Skąd oni wiedzieli, że my tutaj będziemy? Powiem wam, jest to ciekawe. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sam. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No jak nie, przy ją chwyciliśmy. Dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Tak szybko się pojawiło i tak szybko zniknęło, że nie zdążyłem przeczytać. No i o mnie. Szoruj mnie. Jak się dziewki cieszą, nie? Może być. Plastikowy ręcznik.
Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Po co? Ja nie chcę się kurwa golić. Co to kurwa jest? Simsy kurwa czy nie? Czy co? Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Ciąć kurwa. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. O, brzytwą będzie gorzej. Ja bym nie chciał. A także odpowiedzieć na parę pytań. Co to za łak? Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, firma, która wywozi śmieci, się nazywa Alba. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście. Czyli generalnie gość jest śmieciarzem. A zatem Geralt Riff. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Ariana Grande. Losów dowódcy obrony? W sumie to nie pamiętam. Nie, czekaj, darowałem mu życie chyba, nie? A nie pamiętam. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalette nie zrobiło na tobie wrażenia? Chyba źle odpowiedziałem. W sumie... Skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Nie da się cofnąć czasu? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili. Mówię szczerze, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech wasz mość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, co potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. A, to pamiętam. Ale nie pamiętam, co się stało. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Leto ten łysy. Racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Och, Jesus. Dobra, gramy. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. No. Zabiłem Leto w Lochmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty. Mokrej. No, bo kurwa, odcinek trwa 60 minut. Wszystko.
Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Odcisk kciuka. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. A co z rytu macie podobnie. I udanej audiencji. No jak wyglądam bez brody? Jak prawilny wiedźmin? No kurwa, będziemy się teraz ubierać, ja pierdzielę. Czuję się. Kurwa, to będzie trwało 6 godzin. Na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Dobrze. Dobrze, już nieważne. Czarny, czarny i czarny. Przymierz waść. W Nilfgaardzie nie lubimy waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli. No ale dobra, ja muszę przecież kurde się przymierzyć, nie? Audiencja. Podnoś. Wiecie co, to sobie zrobię może w następnym odcinku, bo nie chcę was tutaj zamęczać i zanudzać. Dziękuję wam bardzo serdecznie i pamiętajcie o zostawieniu łapki i komentarza bardzo miłego pod filmem, żeby łączyć się ze mną w bólu za to, że ten poprzedni odcinek się nie nagrał, a ten mam nadzieję się nagrywa, chociaż pewnie tego nie mogło być. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i na razie. Hej!